Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał poświęcony samolotom Tupolew Tu2. Tupolew Tu2 w polskim lotnictwie wojskowym nie stał się nigdy jakimś symbolem. Mimo iż w okresie powojennym był używany do bardzo wielu różnorodnych zadań, co jest tym bardziej zaskakujące, że na wyposażeniu polskiego lotnictwa znajdowało się tylko 8 maszyn, plus kilka samolotów UTB-2, które wykorzystywano do szkolenia. No ale po kolei. 8-2 Polacy odebrali od radzieckich sił powietrznych 10 października 1949 roku na lotnisku w Legnicy, nazywanej z dosyć oczywistych względów Małą Moskwą. Samoloty nie były nowe, miały za sobą dwa lata dość intensywnej eksploatacji. Na szczęście przed przekazaniem ich polskiemu lotnictwu przeszły remonty. W wyniku których na wyeksploatowanych maszynach zamontowano wiele elementów pochodzących z nowych samolotów z ostatnich serii produkcyjnych. W ten sposób polskie Tu-2 stały się składakami. Maszyny przekazywane Polsce nosiły numery od 01 do 08, ale po przejęciu przez Polaków usunięto z numeracji samolotów cyfrę 0. Jeden samolot miał podwójny zestaw sterownic, dlatego też nazwano go u 2 Maszyna była wykorzystywana tak samo jak pozostałe samoloty. Całą ósemkę włączono na wyposażenie trzeciej eskadry siódmego pułku bombowców nurkujących stacjonującego na lotnisku Poznań Ławica. Pozostałe eskadry pułku korzystały w tym czasie z samolotów P2. Docelowo pojawiały się sugestie, aby całą jednostkę wyposażyć w bombowce TU2. Dlatego też trzecia eskadra, w której wykorzystywano Tu-2, została wzmocniona szkolno-treningowymi samolotami UTB-2. Pułk otrzymał pięć maszyn tego typu. Pierwsza publiczna prezentacja samolotu Tu-2 w polskich barwach miała miejsce 1 maja 1950 roku podczas defilady lotniczej w Warszawie z okazji święta pracy. Pierwszy bombowiec Tu-2 był eskortowany przez dwa Jaki 9P i maszynę. Pilotował pułkownik Władimir Kawryłow, rosyjski oficer z dowództwa wojsk lotniczych. Następnie w defiladzie wzięły udział szturmowce IU-10 w liczbie pięciu sztuk, po których nadleciało pięć Tu-2 z polskimi załogami. Krótko potem, między 16 maja a 7 czerwca 1950 roku, siódmy pułk uczestniczył w ćwiczeniach, podczas których operując z lotniska Poznań-Krzesiny, realizował m.in. loty na rozpoznanie wzrokowo-fotograficzne. Podczas których lotnicy wykorzystywali aparaty AFA IM lub nocne NAFA 19. Wykorzystanie aparatu NAFA 19 poprzedzał zrzut bomb błyskowych FOTAB. Loty wykonywano głównie nad polikonem Biedrusko, natomiast w ramach wykonywania zdjęć lotniczych załogi zapuszczały się także nad różne poniemieckie obiekty, rozrzucone po ziemiach odzyskanych, których zdjęcia były potrzebne tzw. gospodarce narodowej. Tymczasem przed polskim lotnictwem wojskowym to stawiać nowe zadania wynikające z zaostrzania się sytuacji międzynarodowej po przeprowadzonej przez Związek Radziecki blokadzie Berlina Zachodniego oraz rozpoczęciu działań wojennych w Korei. Po rozpoczęciu działań wojennych na Dalekim Wschodzie okazało się, że plany rozbudowy lotnictwa bombowego w Polsce należy odłożyć ad acta. Zamiast tego miały dominować maszyny szturmowe, myśliwskie, Planowano także rozbudowę lotnictwa morskiego. W 1951 roku Konstanty Rokosowski, ówczesny minister obrony narodowej PRL, podjął decyzję o formowaniu 15. Dywizji Lotnictwa Bombowego, w której miały znaleźć się trzy pułki bombowe: pierwszy wyposażony w tłokowe Tu-2 i dwa pułki latające na odrzutowych Iłach-28. Ponadto tu dwa miały znaleźć się także na wyposażeniu lotnictwa marynarki wojennej, gdzie miały zasilić eskadrę dalekiego rozpoznania. Planowano, że dostawy maszyn potrzebnych do pokrycia zapotrzebowania Ruszą pod koniec 1951 roku, ale okazało się, że potrzeby frontu koreańskiego są ważniejsze. W nowych warunkach 7 Pułk przerzucono do Leźnicy Wielkiej, a później do Malborka. Część jednostki wyposażona w P-2 i szkolno-treningowe UP-2 pozostawała na lotnisku w Poznaniu, gdzie pozostawiony sprzęt wykorzystano do formowania 21 Pułku Lotnictwa Zwiadowczego. Tymczasem nowy etat 7 Pułku Lotnictwa Bombowego Przewidywał wyposażenie go w 32 Tu-2, 3 szkolne U-2 i 4 szkolne UTB-2 oraz 4 łącznikowe PO-2. Etatu nigdy nie osiągnięto, a samoloty Tu-2 zaczęły trafiać do eskadry dalekiego rozpoznania 30 Pułku Lotniczego Marynarki Wojennej, który otrzymał Tu-2 z numerami 1 i 2 oraz samolot U-2. Poważnym problemem okazał się brak samolotów UTB-2, które z 7 Pułku przekazano do Dęblina 30 marca 1950 roku. Po kilku miesiącach okazało się, że co najmniej jedną maszynę trzeba z powrotem sprowadzić do 7 Pułku w celu doszkolenia załóg w lotach na przyrządach. W 1952 roku 15 Dywizja zaczęła otrzymywać bombowce IU-28, które trafiły na wyposażenie m.in. 33 Pułku Lotnictwa Bombowego. 8 sierpnia 1952 roku doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego utracono samolot Tu-2 z numerem 6. Samolot obsadzony przez załogę porucznik pilot Kazimierz Staśko, nawigator podporucznik nawigator Jan Kłosowicz, oraz strzelec radiotelegrafista plutonowy Mieczysław Markiewicz, podczas wykonywania lotu nad poligon przebijał chmury w dół do wysokości 2100 metrów. Po osiągnięciu zadanej wysokości maszyna miała wykonać bombardowanie, panowały. Trudne warunki atmosferyczne. Z niewyjaśnionych przyczyn samolot z dużą prędkością uderzył w powierzchnię jeziora Pakowskiego. Cała załoga zginęła na miejscu. Komisja badająca przyczyny wypadku uznała, że najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku było uderzenie pioruna w samolot w czasie, gdy ten przechodził przez chmurę burzową. Tymczasem w październiku 1952 roku na wyposażenie jednostek wchodzących w skład 15 Dywizji Lotnictwa Bombowego zaczęły trafiać pierwsze Iły 28. Ostatnią jednostką wchodzącą w skład Dywizji był 35 Pułk Lotnictwa Bombowego wyposażony w samoloty P-2 i Tu-2. Te ostatnie były maszynami z 7 Pułku, który przekazał do 35. Pułku samoloty z numerami 3, 4 i 5. W Bytgoszczy pozostała tylko jedna maszyna z numerem 7, którą wykorzystywano jako dawcę narządów dla pozostałych Tu-2. 35. Pułk otrzymał także ostatni sprawny samolot szkolno-treningowy UTB-2. W lutym 1953 roku dwie załogi Tu-2 z 35. Pułku w składzie porucznik pilot Zdzisław Szczucki Porucznik nawigator Marian Schulz, strzelec radiotelegrafista, chorąży Stefan Ziomek oraz porucznik pilot Tadeusz Starzyński, chorąży nawigator Edward Chwastek i strzelec radiotelegrafista kapral Barczak zostały przebazowane na lotnisko Świdwin, gdzie samoloty z numerami 3 i 5 zostały przygotowane do lotów z rękawami holowanymi w ramach ćwiczeń artylerii przeciwlotniczej. Od maja do czerwca 1953 roku nad poligonem Mrzeżyno loty wykonywały wszystkie trzy samoloty Tu-2 używane przez 35 Pułk. 22 lipca 1953 roku. Podczas defilady nad Katowicami doszło do pierwszego publicznego pokazu samolotów IU-28. Jednocześnie w pokazie wziął udział także jeden Tu-2 z numerem 5 pilotowany przez majora pilota Kazimierza Wierzbickiego który w tym czasie dowodził 35. Pułkiem. We wrześniu 1953 roku 3 Tu-2 i 1 UTB-2 trafiły do 21. Pułku Lotnictwa Zwiadowczego stacjonującego na lotnisku Poznań-Ławica, natomiast 35. Pułk trafił do Przasnysza. W 1954 roku jednostka przeszła na samoloty Ił 28 Tymczasem w 21 Pułku Lotnictwa Zwiadowczego Tu-2 trafiły do trzeciej eskadry Dalekiego Rozpoznania, gdzie latały wspólnie z samolotami P2. Tu-2 były intensywnie wykorzystywane do lotów rozpoznawczych, wykonywanych zazwyczaj na pułapie od 2 do 4 tysięcy metrów. Zazwyczaj loty wykonywano pojedynczo, w ostateczności parą dwóch maszyn. W maju 1954 roku pułk został przeniesiony na lotnisko Sochaczew. Gdzie doszło do sformowania drugiej eskadry bliskiego rozpoznania wyposażonej w samoloty odrzutowe Jak-23. W nowych warunkach druga eskadra dalekiego rozpoznania została przemianowana na czwartą eskadrę. Kilka miesięcy później pułk został przemianowany na 21 pułk lotnictwa rozpoznawczego. W tym samym czasie do Dęblina przeniesiono tu dwa z numerem 4, gdzie wykorzystywano go do szkolenia kadry. Aż do wycofania ze służby z powodu braku części zamiennych. W maju 1955 roku 21. Pułk Lotnictwa Rozpoznawczego otrzymał pierwsze cztery Iły 28R, jednocześnie z pułku wycofano dwa pozostałe Tu-2, które przekazano do 19. Eskadry Holowniczej, a jedyny UTB-2 przekazano do Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 4 w Dęblinie. Jesienią 1955 roku we eskadrze z 30. Pułku Lotniczego Marynarki Wojennej znalazł się jeszcze jeden U-2. Wkrótce potem oba U-2 przebudowano na stałe holowniki do celów powietrznych. Przebudowa polegała na zamontowaniu elektrycznej wciągarki, którą umieszczono w miejscu dolnego stanowiska strzeleckiego. W praktyce w Polsce stanowiska tego nigdy nie obsadzano, a załogi latały w składzie trzyosobowym. Sną 1956 roku na jednym 102, wykorzystywanych przez 19ą Lotniczą Eskadrę Holowniczą, doszło do wyczerpania się zapasu paliwa w locie. Dowodzący załogą podczas pechowego lotu porucznik Pilot Stanisław Widawski zdecydował się lądować w polu ze schowanym podwoziem. Maszyna przyziemiła w Sławoborzu, 15 km od Świdwina. Następnie samolot został ściągnięty z pola i przywrócony do stanu lotnego. Krótko potem eskadrę nastało przeniesiono do Słupska, gdzie pozostawała aż do rozwiązania w 1999 roku. Wiosną 1956 roku, Tutwa z numerem 5 trafił do wojskowych zakładów remontowych numer 2 w Bydgoszczy. Gdzie przerobiono go na maszynę do treningu katapultowania z samolotów odrzutowych. W lipcu samolot powrócił do 19 eskadry. Samolot był wówczas oblatany przez załogę w składzie porucznik pilot Bigniew Turoż i podporucznik nawigator Bronisław Firganek. Samolot trafił do Instytutu Naukowo-Badawczego Wojsk Lotniczych na lotnisku warszawa Bemowo. W testach maszynę skierowano do Dęblina. Kolejne Tu-2 i U-2 były używane do końca 1959 roku. Gdy skierowano je do 36. Specjalnego Pułku Lotniczego stacjonującego na Okęciu. Wiosną 1961 roku załoga w składzie porucznik pilot Tadeusz Starzyński i porucznik nawigator Bronisław Fierganek przypasowała samolot U-2 na lotnisko Warszawa-Bemowo, gdzie maszynę przekazano do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Następnie maszyna została wyremontowana w Bydgoszczy. A później po drobnej przebudowie przystosowano ją do zrzutu bomb o dużym wagomiarze. Samolot wykorzystywano do 1965 roku, gdy samolot został uszkodzony podczas lotu nad poligonem śrubowo koło łukowa. Podczas ostatniego lotu doszło do zwarcia instalacji elektrycznej, co spowodowało niezamierzony zrzut bomby poza poligonem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W 1966 roku samolot przekazano do Muzeum Wojska Polskiego. Maszynę noszącą wcześniej numer 3 skasowano w słupsku już w 1961 roku. Na osobne omówienie zasługuje wykorzystanie samolotów TU-2 i pochodnych w lotnictwie marynarki wojennej. O tym jednak porozmawiamy innym razem w osobnym materiale. Natomiast tak jak słychać, jestem troszeczkę przeziębiony, w związku z czym mogą być drobne trudności. Natomiast zachęcam Państwa do śledzenia kanału, do komentowania, subskrybowania, dawania lajków, e, pisania komentarzy, a także, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, do klikania w dzwoneczek, dzięki któremu będziecie na bieżąco informowani o wszystkich nowych filmach. Przypominam również o filmie, w którym e, proszę o wsparcie dla młodego chłopaka z łodzi Emila, który ma problem. Problem który walczy z rakiem. Tak, no i tutaj mm, trzeba go w tej walce wspomóc. Link do informacji o tym jak można go wesprzeć znajduje się w opisie. No, a jeżeli ktoś już wsparł Emila, a jeszcze chce kogoś wesprzeć, to polecam się Łaskawej Pamięci i y, można mi w takiej sytuacji zakupić wirtualną kawę. Y, aby to zrobić, y, trzeba y, wejść po prostu te, w ten link, który znajduje się w opisie. No i tam już będziecie Państwo skierowani na stronę, gdzie można dokonać przelewu na wybraną przez siebie kwotę. Z mojej strony dzisiaj to tyle, pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który jeśli wszystko dobrze pójdzie, już jutro. Cześć!